Zwróciłem się, myśląc, do dziczy, a nie do kurca, który nie miałem zamiaru temu przeczyć, był już niejako pogrzebany i wydało mi się przez chwilę, jakbym też leżał w obszernym grobie, pełnym niewypowiedzianych tajemnic. Czułem nieznośny ciężar uciskający mi piersi zapach wilgotnej ziemi, niewidzialną obecność zwycięskiego zepsucia, mrok nieprzeniknionej nocy. Rosjanin uderzył mnie po ramieniu. Usłyszałem, że mruczy coś pod nosem, jąkając się. Kolega marynarz zechciał ukryć wiadomości o rzeczach, które mogłyby zaszkodzić reputacji Kurca. Czekałem. Dla niego najwidoczniej Kurc nie był jeszcze w grobie. Przypuszczam, że należał w jego oczach do nieśmiertelnych. No! Rzekłem w końcu: Niechże pan się wypowie. Tak się złożyło, że jestem niejako przyjacielem Kurca. Oznajmił mi na to w sposób wielce formalny, że gdybyśmy nie należeli do tego samego zawodu, byłby zachował tę całą sprawę dla siebie, bez względu na konsekwencje. Podejrzewa, że ci biali żywią w stosunku do niego jakieś złe zamiary. Pan ma słuszność. Rzekłem, przypominając sobie pewną rozmowę, którą dawniej słyszałem, dyrektor uważa, że powinno się pana powiesić. Zaniepokoiła go ta wiadomość, co mnie z początku ubawiło. Lepiej zejść im spokojnie z drogi, rzekł z powagą. Teraz nic już zrobić dla kurca nie mogę, a oni prędko by znaleźli jakiś pretekst. Cóż ich może powstrzymać? Placówka wojskowa jest stąd to trzysta mil. No to doprawdy, rzekłem, może lepiej aby pan nas opuścił, jeśli pan ma przyjaciół wśród dzikich w tej okolicy. Bardzo wielu, odpowiedział. To prości ludzie, a pan wie, że ja nic nie potrzebuję. Stał gryząc wargi i dodał: nie chciałbym, aby coś złego spotkało tutaj tych białych. Ale myślałem naturalnie przede wszystkim o dobrej sławie Kurca. Przy tym pan jest kolegą marynarzem i. Dobrze, rzekłem po chwili. Dobrej sławie Kurca nie grozi z mojej strony żadne niebezpieczeństwo. Nie wiedziałem, jak dalece moje słowa były prawdziwe. Zniżywszy głos poinformował mnie, że to Kurc kazał zaatakować parowiec. On czasem nie cierpiał myśli, że mogą go zabrać, a potem znów. Ale ja tych spraw nie rozumiem. Jestem prostym człowiekiem. Kurc przypuszczał, że ten napad was odstraszy, że zaniechacie tego wszystkiego myśląc, iż nie żyje. Nie mogłem go powstrzymać. Och, ten ostatni miesiąc był dla mnie okropny. Aha, rzekłem, ale teraz jest już z nim lepiej. Tak, odparł, widać nie bardzo o tym przekonany. Dziękuję, odrzekłem, będę miał oczy otwarte. Uścisnął mi rękę i znikł wśród nocy. Zapytuję siebie czasami, czego rzeczywiście widziałem, czy spotkanie z takim fenomenem było istotnie możliwe. Gdy się obudziłem wkrótce po północy, przyszła mi na myśl jego przestroga i wzmianka o niebezpieczeństwie, które wśród tego gwiezdnego mroku wydało mi się tak realne, że wstałem. Aby rzucić okiem do kola, na wzgórzu paliło się wielkie ognisko, oświetlając od czasu do czasu krzywy węgiel stacyjnego budynku. Jeden z agentów, wraz z kilku naszymi murzynami uzbrojonymi w tym celu, trzymał straż przy kości słoniowej, a daleko w głębi lasu czerwone, chwiejne błyski, które zdawały się wznosić z ziemi i opadać wśród mglistych, kolumnowych kształtów o głębokiej czerni wskazywały dokładnie miejsce obozowiska, gdzie czciciele kurca odbywali swoje niespokojne wigilie. Monotonne bicie wielki bęben napełniało powietrze głuchymi uderzeniami i przeciągłą wibracją. Spokojny pomruk wielu ludzi, nucących każdy dla siebie jakieś niesamowite zaklęcia, płynął z czarnej, płaskiej ściany lasów jak brzęczenie pszczół zula. I wywierał dziwny, narkotyczny wpływ na moje wpół rozbudzone zmysły. Zdaje się, że drzemałem oparty o poręcz, póki nagły wybuch wrzasków, ogłuszający wybuch skupionego, tajemniczego szalu, nie zbudził mnie oszalomionego zdumieniem. Ustał raptownie i cichy pomruk ciągnął się dalej, sprawiając wrażenie słyszalnej i kojącej ciszy. Zajrzałem mimochodem do mojej kajuty. Paliło się tam światło, lecz kurca nie było. Wyskoczyłem na brzeg. Nie zdradziłem kurca. Było mi sądzone, abym go nigdy nie zdradził. Było zapisane, że mam pozostać wiernym do końca z morze, na którą padł mój wybór. Pragnąłem koniecznie rozprawić się sam na sam z tym cieniem. I do dziś dnia nie wiem, Dlaczego dbałem tak zazdrośnie o to, by nie dzielić się z nikim tym szczególnie posępnym przeżyciem? Stanąwszy na brzegu, zobaczyłem natychmiast ślad, szeroki ślad na trawie. Pamiętam uczucie triumfu, z jakim powiedziałem do siebie: Nie może chodzić, pelza na czworakach, mam go. Trawa była mokra od rosy. Szedłem szybko wielkimi krokami, zacisnąwszy pięści. Trzymałem się wciąż śladu, potem przystanąłem, by nasłuchiwać. Noc była bardzo jasna. Ciemno-błękitna przestrzeń iskrzyła się od rosy i gwiazd. Czarne jakieś kształty stały w niej bardzo spokojnie. Wydało mi się, że dostrzegam jakby coś się ruszało przede mną. Dziwnie byłem pewien wszystkiego tej nocy. Rzuciłem po prostu ślad i pobiegłem szerokim półkolem. Zdaje mi się do prawdy, że po drodze chichotałem do siebie, aby zabiec drogę temu czemuś, co się ruszało czy posuwało, jeśli tam coś istotnie dostrzegłem. Podchodziłem, kurca, jakby to była chłopięca zabawa. Dopadłem go i gdyby nie usłyszał, że się zbliżam, byłbym się przewrócił o niego, ale podniósł się w porę, Dźwignął się niepewnie, długi, blady, niewyraźny jak opar, wyzionięty przez ziemię i chwiał się z lekka przede mną, mglisty i milczący. Z tyłu za moimi plecami ognie majaczyły wysoko wśród drzew, a gwar licznych głosów wszedł z lasu. Zabiegłem mu zręcznie drogę, ale gdy już przed nim stanąłem, wydało mi się, że odzyskuje przytomność. Ujrzałem niebezpieczeństwo w całej jego grozie. Nie minęło jeszcze bynajmniej. Gdyby tak kurt zaczął wolać, choć ledwie mógł się utrzymać na nogach, w głosie jego było jeszcze wciąż dużo siły. Niech pan odejdzie, niech pan się schowa, rzekł swym zwykłym, głębokim głosem. To było bardzo straszne. Obejrzałem się. Znajdowaliśmy się o 30 stóp od najbliższego ogniska. Czarna postać podniosła się i wielkimi krokami przeszła na długich nogach przez jasność padającą od ognia, machając długimi czarnymi ramionami. Miała na głowie rogi, zdaje mi się, że antylopie był to z pewnością jakiś czarownik, jakiś zaklinacz dość szatańsko na to wyglądał. Czy pan wie, co pan robi? szepnąłem. Najzupełniej odrzekł, podnosząc głos, aby wymówić to jedno słowo. Zabrzmiało mi w uszach niby dalekie, a jednak głośne. Pan się zgubi, rzekłem. Zgubi się pan bezpowrotnie. Czasem wiecie, oświeca człowieka taki błysk natchnienia. Powiedziałem właśnie to, co należało powiedzieć. Choć Kurc nie mógł zaiste być bardziej nieodwołalnie zgubiony. Niż właśnie w owej chwili, gdy powstawała nasza zażyłość, która miała trwać i trwać aż do końca, a nawet jeszcze dłużej. Miałem olbrzymie plany, mruknął niepewnie. Tak, odrzekłem. Ale jeśli pan zacznie wolać, roztrzaskam pan głowę. Za duszę pana. Poprawiłem się. Byłem już u progu wielkich rzeczy, błagał głosem pełnym takiej tęsknoty, że krew zlodowaciała mi w żyłach. A teraz przez tego głupiego łotra!